W dzisiejszym odcinku przejdziemy przez naszą serię oczywiście monet, pokażemy różne właśnie monetki, a także gdzie jest Bitcoin w tej chwili. Pokażemy też tutaj jak YouTube reklamuje scam, a także przejdziemy przez serię szybkich newsów. No i pokażemy też pewien news, który tak nie napawa optymizmem na temat DeFi. Czy DeFi to na pewno DeFi, czy może CeFi, Centralized Finance? No, zobaczymy. I pokażę wam pewien taki dziwny news na stronie właśnie Money.pl. Nie wiem, może go nie zrozumiałem, więc jeżeli to was interesuje i też lubicie kaczki, to zapraszam na odcinek. Cześć, ja nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto, zaczynamy. Wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem i nie powinno być brane pod uwagę, kiedy inwestujecie. Po inwestycje i doradcy i porady zgłaszajcie się do waszych ulubionych doradców inwestycyjnych. I tyle, zaczynamy. Bitcoin, tak jak mówiłem wczoraj, żeby się nie przejmować, że Bitcoin tu spada, ludzie, o rany, już leci, zobaczcie. Tu była kapitulacja, czyli ten poziom był bardzo tutaj silny. I w tej chwili jesteśmy w tym trójkącie, o którym mówiłem. Bardzo dobrze, idźmy w tym trójkącie, bo tak jak bokiem sobie tutaj idziemy, właśnie w tym trójkącie, no to wtedy jeszcze mamy szansę coś tutaj zrobić. Jak już Bitcoin zacznie odbijać, wtedy nasze alty muszą dać sobie na wstrzymanie, więc jest całkiem dobrze. Jeżeli chcemy się przyjrzeć naprawdę w mikroskali, no to musielibyśmy przebić tutaj ten poziom tutaj 9353, żeby coś zrobić. Ale w tej chwili to nie ma sensu, bo ja nie traduję na takich czopach tutaj wzrastać, gdyż to nie ma sensu. Za dużo czasu z śledzenia na granie do Bitcoina od razu lepiej na tym wychodzę. Bitcoin Dominance jest ważny. Zobaczcie, Bitcoin Dominance zaczyna odbijać w tej chwili. Spadł troszeczkę, ale już w tej chwili jest troszeczkę wyczerpany w tym spadku. Co prawda tygodniówka jeszcze nadal ma tutaj dużo do gadania. Jednak jak sobie przejdziemy na mniejszą oś, to już widzimy wzrost tutaj cyklu i dosyć sporo energii suportującej, wyjście właśnie tutaj z tego dołka. No i co by tu gadać, zobaczcie, double bottom. No i w tej chwili będziemy prawdopodobnie wychodzić górą, więc nasze alty być może nie będą już tak dobrze tutaj performowały. Zobaczcie, tu mamy ten range, który musielibyśmy opuścić. Może jeszcze Bitcoin Dominance spadnie do 63, zobaczymy. A może ten range wyłamie się dołem. Wtedy by to było bardzo, bardzo dobre. Mówię tutaj właśnie o tym range'u, tutaj jak nam się utworzył, widzicie? I tutaj już jest taki typowy właśnie start, żeby wyłamać tego range'a w górę. No zobaczymy, jeżeli alty zaczną spadać, no to wtedy na razie będziemy mieć przez parę dni nici. Ale większość tych naszych altów, zobaczcie, że zaczęła już słabnąć, więc to by świadczyło to, że w tej chwili kapitał będzie obracał się troszeczkę gdzie indziej. Znowu może wrócić do Bitcoina, potem do Large Caps i potem do Gems, czyli do tych takich malutkich monet, o których nam tutaj mowa. Zobaczmy sobie tutaj cenę jeszcze na koniec złota. No i złoto, tak jak mówiłem, trochę przegrzane. Tutaj zaczynało być ten range i mówiłem, że musi się utrzymać na tej górze tego właśnie tutaj range'u. No i w tej chwili walczy o te takie tutaj powstanie. Więc zobaczymy, czy po prostu opuści, czy nie opuści. To jest godzinówka, więc tutaj ruchy zajdą bardzo szybko. Co prawda mamy, zobaczcie, opadający wedge, więc to jest bardzo dobre, bo większe wybicie jest górą. Jeżeli sobie zobaczymy tutaj na 4-godzinówkę, też bardzo dobrze to wygląda, czyli tutaj na dniówce jesteśmy prawie że pionowo, jednak zobaczcie, energii jest nadal tutaj, a ten cykl niekoniecznie musi zejść tutaj nam do dołu. Widzicie, niekoniecznie będzie musiał tak zejść, będzie mógł coś takiego zrobić, tak jak robi tutaj bardzo często, więc spokojnie. Ja osobiście widzę tutaj taki poziom, powiedzmy 1755. Jeżeli ten poziom 1755 nam tutaj ładnie zretestuje, to będzie bardzo dobrze. O. I co do srebra,
bardzo podobnie też, zobaczcie, tworzy się tutaj taki kanał. Ten kanał będzie bardzo, bardzo stromy, więc wątpię, że to jest to. Właściwie to raczej myślę, że to nie będzie to. Mi się wydaje, że będzie to bardziej coś takiego. O, i wtedy takie coś będziemy mogli narysować. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się tutaj zrobi. I podobnie wszystkie metale, zobaczcie. Na razie konsolidacja. Więc popatrzymy szybko waluty. No jest tutaj double top na, tylko że to jest no 4 godzinówka, double top jest tutaj na właśnie franku. To może zaznaczyć reversal w dół, ale znowu już cykl nam tutaj zakręca, więc ja bym tutaj na wstrzymanie, tak samo z euro. Korona właśnie inaczej, korona unieważniła właśnie ten tutaj double top, więc będzie to jeszcze większa konsolidacja, podobnie pewnie tutaj i podobnie pewnie tutaj, zgadza się. Funt też zachowuje się inaczej. W tej chwili wchodzi tutaj w taki, zobaczcie, kanał, czy trójkąt, o charakteryzujący się włamaniem do dołu, więc na razie jeszcze bym poczekał do 5.02, musiałbym poczekać, podobnie z dolarem i funtem tak samo. PLN do USD też idziemy tutaj według tego kanału. To jest jedna wielka konsolidacja, tutaj widzicie. I ta konsolidacja ładuje poszczególne osie. Zobaczcie, ta dniówka. I po ostatnim razie był duży spadek, ale były też tutaj razy. Zobaczcie, spadaliśmy, tu wybijaliśmy w góry, więc teraz ten spadek taki może świadczyć o tym, że będziemy celować z powrotem na górę. No, zobaczymy. Wszystko dopiero, właśnie to jest takie coś, że dopiero jak wejdzie ta dana figura, to dopiero wtedy mamy to całe prawdopodobieństwo większe. I tutaj USD do euro tak samo, wielka konsolidacja. Sobie popatrzymy, cały czas jesteśmy tutaj, retestowaliśmy tą linię, więc być może to by było dobre do zretestowania właśnie tej linii z powrotem. Zobaczymy. Wszystko się okaże. Przejdźmy do naszych coinów, to jest rzecz najważniejsze. RLC. RLC troszeczkę nam się podupadło. Ja dzisiaj dawałem o tym w tych update'ach. Zobaczcie, w ładnym tutaj tym cleanie takim, falling wedge. No i w tej chwili czekam, aż włamiemy ten clean i znajdziemy się z powrotem w tym trójkącie. Co prawda, zobaczcie, jesteśmy tutaj na wyczerpaniu, więc myślę, że to będzie takie coś. Chciałbym retestu do tego tutaj poziomu. Wtedy wchodzę w ciemno. LTO. No, LTO troszeczkę nam tutaj opada. Też w takim, zobaczcie, klinie. I też już jest, ma dużo energii na czwórce. Dużo tutaj na jedynce. No i tutaj zaczynamy powoli łapać ten support. Więc myślę, że teraz te LTO będzie szło bokiem, a później się wyłamie do góry. Atom, zobaczcie, jest w takim stromym punkcie, że no ja wyszedłem w tym miejscu i jednak mogłem troszeczkę podtrzymać, ale trudno. Nie wyszedłem. Co? Jeszcze nie, za pół godziny. O, tutaj mała narada z Kubą. No i zobaczcie, ja wyszedłem tutaj, ale zaraz wam pokażę, dlaczego wyszedłem. Widząc w moim modelu, że już dniówka no po prostu nie pozwala nam na dalszy już dużo, zobaczcie jak to wygląda, taki pion, ok, tak jak tutaj, zobaczcie, możemy sobie to zmierzyć, nawet mieliśmy tutaj 49%, tu mamy już 50%, więc jest to podobne, ok. Czekam teraz właśnie na retest i o ile tutaj retestowaliśmy w dół na 20%, tak tutaj pewnie te 20% byłoby też bardzo zdrowe, tak byłoby akurat do tego poziomu. Więc dlatego wyszedłem i mówię, może jeszcze pójdzie trochę wyżej do powiedzmy 44 tysiące właściwie to jest, ale nie za bardzo nie wchodzę. W mój model pokazuje mi, że powinienem wyjść, ponieważ no już wszystko na exhaustion i teraz takie tutaj ruchy powoduje to, że ulica właśnie tutaj się wrzuca, no i wtedy jest problem. Więc ja poczekam jeszcze, aż powiedzmy energia teraz, może to być ruch właśnie paraboliczny, ten hiperboliczny, że wtedy jest coś takiego i jeszcze jest bardzo do góry. I ja poczekam teraz, aż będzie tutaj wejście jakieś mi się zrobić, czyli będzie retest, energia pójdzie do góry.
albo troszeczkę w bok, no i wtedy wejdę stop loss tutaj gdzieś i jak nie wyrzuci, to nie wyrzuci, stracę najwyżej kawałeczek. BNT już, zobaczcie, BNT zaczyna robić ten taki rounding top, no i w tej chwili ja bym tutaj w te BNT się nie za bardzo ładował, bo już zaczyna schodzić, już zobaczcie, te wierzchołki już zaczynają być, cóż to jest, te wierzchołki zaczynają już być, zobaczcie, coraz niższe i tu już niższy. No i w tej chwili zaczynamy tutaj ten downtrend, jeszcze może tak, i poczekałbym na konsolidację, ale spójrzcie, KNC już zaczyna nam wracać do życia. Co prawda ta dniówka jeszcze jest wyczerpana, ale ona się dosyć szybko ładuje. Zobaczcie, widzicie tutaj? Było bardzo podobnie. Więc w tej chwili KNC obstawiam, tu jest wyczerpana tygodniówka, ale KNC może jeszcze coś zadziałać w tym całym ruchu, więc czekam, aż właśnie, zobaczcie, już zaczęło nam się tutaj robić rounding bottom i wyłamanie z tego trójkąta prawdopodobnie pociśnie nas do góry, więc czekam na to wyłamanie i wtedy znowu wejdę sobie w KNC. To ja wyszedłem z KNC, wiem, że ludzie się pytają, co ja trzymam, jakie torby, więc ja wyszedłem z KNC tylko dlatego, żeby wejść sobie w LTO i żeby po prostu jeszcze więcej ugrać, żeby móc więcej kupić tego właśnie KNC. Także mówię, Coty, odpowiedź na wszelkie problemy. Tutaj dzisiaj dawałem setupy i bum, Coty poszło 7% do góry. W tej chwili Coty ma jeszcze duże pokłady energii i czekam, aż poleci jeszcze do góry. Więc na razie nie ma mnie tutaj w RLC. Ja wyszedłem gdzieś na 9600. Ja tutaj mogłem wejść z powrotem na 8900, ale myślałem, że będzie głębszy ten retest. Jednak to, co uzbierałem w Coty, nadal będzie powodowało, że będę miał więcej RLC. No i tak, taka moja porada, bo dużo ludzi się pyta, jeszcze dużo ludzi na przykład tutaj te setupy nie wie, jak czytać, ładuje, traci, no jeszcze ludzie piszą, że tracą, więc moja taka porada, to co ja miałem takie problemy, takie same, o to chodzi, że nie skaczcie pomiędzy monetami. Jeżeli macie jakiś coin, w niego weszliście, a ten coin na razie działa po prostu bokiem, tu widzicie drugi coin, który po prostu leci do góry, to nie wchodźcie z jednego w drugi, albo w trzeci, albo w czwarty, albo w piąty. Nie, tak się nie robi. Jeżeli fundamenty tego waszego coina tutaj są ok, czyli jest na przykład, tak jak według filmików, które wam podawałem, RSI jest niżej, cykl jest dobry, energia dosyć wysoko, dajcie trochę temu coinowi, bo on za parę dni pewnie wystrzeli do góry, tak jak było z Atom. Atom przed bokiem, a potem dał 40%. Ok? Więc spokojnie, to nie tak. Jeżeli będziecie skakać pomiędzy jedną a drugą, to raz, że się nauczycie ruchu, jaki się tu generuje. To jest dużo lekcji tutaj jest wykonanych, na przykład, jak to się może być. Na przykład po reteście, jak się to układa, czy tak, czy w trójkąt, czy po prostu double top, a potem spadek. To wszystko można się nauczyć patrząc, ale jeżeli będziecie skakać z coina na coin, nie da rady. Więc po prostu trzymajcie się. Co innego było, jak na przykład czekaliśmy 10 dni z ONT i NIO ostatnio i nic nie pokazały. Wtedy tak, można się przełączyć, ale nie żeby się przełączać od tak za jednym razem. Wasze konto szybko będzie bledło i na przykład zobaczcie, w takim RLC, ja swojego czasu, tutaj akurat podczas rozmowy, kupiłem go mniej więcej w tym miejscu i zaraz tak, w tym miejscu go kupiłem i on zaczął spadać. No i myślałem, że będzie nadal leciał do dołu na 3 i mówię, a dobra, sprzedam go. I za chwilę potem on poszedł do góry, więc już mówię sobie, dobra, mówię, trzymam się mojej starej strategii, nie ma sensu tutaj się bawić w jakiegoś ultra 15-minutowego tradera. Tutaj ustawiłem sobie punkt zakupu, później jak to jest spadło na tej tutaj właśnie krzywej i ciach, poszło w górę. I pięknie. Tak samo było z Atom. Atom, wszedłem zaraz mniej więcej tutaj na tym wyłamaniu około 2800, tu jeszcze z kimś na Telegramie rozmawiałem, 2000 i żeśmy przytulili ładnie, prawda? I inne rzeczy, na przykład zobaczmy sobie jeszcze band. Dzisiaj band właśnie kupiłem, także na hold. No i w tej chwili band tutaj musi się skonsolidować. Zobaczcie, jak energia urosła na czwórce. Jedynka jest wyczerpana, więc może coś będzie tutaj do dołu. Na razie ja bym się tak nie ładował w trady w banda, tylko ja go kupiłem
gdzieś w tym miejscu i tu i po prostu już go na portfel przelałem i Bant będzie moim takim, powiedzmy, holdem długoterminowym. Podobnie, powiedzmy sobie, mamy Ethereum, mamy tutaj double top, double bottom, no i Ethereum ma dobrą podstawę, żeby teraz pójść na górę przynajmniej do tego range'u. Od tej linii tutaj, tak jak wcześniej już zobaczcie, narysowaliśmy tą linię długo, do tej właśnie, więc w tej chwili Ethereum ma szansę iść do góry, czyli tym samym może i Bitcoin właśnie. Link troszeczkę opadł, no ale pamiętajcie, Link musi nam oddać coś. Zobaczcie, więc teraz w tej chwili widzę tutaj ładną konsolidację. Jak wgram już ten filmik, to Link prawdopodobnie zacznie iść do góry. O. Zawsze sobie obserwujcie to. Zawsze ustawiajcie sobie alarmy. To właściwie nie jest ten trend. Jak na przykład wyznaczę takie trendy po prostu i który na przykład tutaj byłby wrażliwy. Więc zobaczcie, ilość tanczy, jakie dostaję, jest na tej linii bardzo duża. Tutaj by były tylko raz, dwa, trzy. A tu jest raz, dwa, trzy, tutaj cztery, pięć, sześć i tutaj siódmy. Więc jest bardzo dużo. Więc obserwuję tę linię. No i wtedy jak nam się tutaj wybije ona górą, no to wtedy Link być może będzie znowu też zataczał takie coś i nadal poleci w górę jeszcze. Więc spokojnie, Link jeszcze nic tutaj nie stracił. No i ostatnio sobie weźmiemy XRP, czyli Ripple. Ripple, no w tej chwili stair-stepping mode i się tutaj wyłamał. Jednak jak sobie weźmiemy tutaj na dłuższy okres czasu, to zobaczcie, Ripple jeszcze nigdzie się nie wybiera tutaj. O, ja tutaj sobie tylko oczyszczę to. Ripple się jeszcze nigdzie tutaj nie wybiera. Można by było narysować jeszcze taką jedną tutaj linię piękną. I ta linia świadczyłaby o tym, że Ripple dopiero będzie robił ten ruch, czyli skrzyżowanie tych dwóch linii tutaj myślę, że będzie jakimś tutaj precederem na dalsze jakieś tutaj tematy. I bym zapomniał kolejny raz SP500. Zobaczcie, SP500 ma tutaj tą swoją konsolidację. Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny ruch do góry, a nie do dołu. Przejście 3200 będzie świadczyło o tym, że wychodzimy i idziemy do góry tego kanału. No i wtedy zobaczymy, kto jest kupcem, a kto nie już. Jeżeli George Soros się wykoleja ze swoich banków, Warren Buffett wykoleja się z jakichś samolotów i innych linii lotniczych, no dużo już tego nie zostało. Hotele martwica, jakieś transportowe firmy martwica, więc no nie wiem, kto będzie pchał ten rynek dalej, tylko Fed, więc nie wiem, Dow Jones ponownie, zobaczcie, wyższy tutaj ten higher low, no i prawdopodobnie będzie wybicie i dalej będzie tutaj 46, zobaczymy. No tutaj cały czas jesteśmy na dole konsolidacji, chodzi tutaj o ten year yield bond, czyli tutaj te właśnie stopy procentowe na 10-letnie obligacje. I tak jak mówiłem, dążymy wszyscy do tego tutaj trendu takiego, żeby się spotkać. Właściwie ta linia, którą tutaj mówiłem, mogę ją przestawić tutaj. O, mniej więcej tu. Tu mamy dwa takie punkty, czyli tym samym to zderzenie będzie gdzieś w tym miejscu. No i zobaczymy, czy jak wyjdziemy do tego miejsca, 1-2%, czy dalej pójdziemy w dół. Co to jest w ogóle takiego? To są oprocentowania. Zobaczcie, kiedyś w Stanach, na przykład za kredyt mieszkaniowy, trzeba było na 13%. No i to z latami, zobaczcie, tu mamy 85%, tutaj na dole. I spadało. I zobaczcie, te procenty spadają, gdyż oni nie mogą dać wyższych procentów, bo gospodarka sobie nie radzi. Okay? Tu był ostatni taki punkt, co w 2019 nam spadło. Myśleliśmy, że to jest już koniec, ten kryzys i w ogóle, ale jeszcze tutaj się odrobiliśmy i spadliśmy później. A tu był 2008, zobaczcie, siódmy i w kryzys 2008 roku. Gospodarka nigdy się nie podniosła. Nigdy się nie podniosła. Więc tak jak sami widzicie, jeszcze powiem tutaj o korelacji właśnie Bitcoina razem z SP500 i chińską, tą CDI 300 chyba tak się nazywa. Także mówię, uważajcie na skamy, ok? Tutaj się pojawia, zobaczcie, pod YouTube jest reklama nawet, giveaway ETH i ETH tutaj z Ethereum i tutaj Vitalik jest pokazany. Nikt wam nie da żadnego Ethereum. Ja nie wiem, jak YouTube takie coś reklamuje, chyba celowo, żeby władować ludzi na granat, ale nie wiem. A druga sprawa, że rośnie po prostu gaz. Koszty używania Ethereum cały czas rośnie, czyli DeFi robi się troszeczkę
bardzo drogie. Na przykład ci ludzie, którzy farmują teraz, czyli dają swoje, powiedzmy, Ethereum, zamykają i dostają jakieś tam coiny w jakichś tam protokołach, tych lending, takich jak Compound, jak tam, nie wiem, Land i tam tych innych, no to jest... Jest to troszeczkę kosztownie w tej chwili, tam na przykład, czy jak wymieniają różne właśnie monety. Także zobaczcie, tutaj właśnie jest SP 500, ma rekord high i w tej chwili no, każdy mówi, że jak to daleko tak będzie, więc no, zobaczymy, tu jest korelacja pomiędzy Bitcoinem i SP 500, czyli już z tego całego galimatiasu SP 500 wyszło, no i Bitcoin też wychodzi, jest taka korelacja pomiędzy nimi właśnie, więc no nie wiem jak długo to będzie i tutaj jeszcze jest właśnie, że cena Bitcoinu jest właśnie pod presją, jeśli chodzi o właśnie Stany i o Chiny. Momencik, ktoś tutaj dzwoni i zakłóca. I właśnie jest ta korelacja pomiędzy właśnie rynkiem w Chinach, czyli ten CSI 300 i SP 500 i do Bitcoina. To możemy sobie to zobaczyć. Zaraz tutaj pokażemy SP 500. O, proszę bardzo. Dodać symbol BTC. USD. O. I zobaczcie, SP idzie i tak samo idzie i Bitcoin, więc no, nie ma tutaj na razie tego wszystkiego, ale dobry news jest, zaraz właśnie to nadejdzie. Taki wątpliwość w tej chwili. Tutaj, a jeszcze zobaczcie, tak jak mówiłem, w tych firmach rosną nowe możliwości dla firm, dla państw, które mają dosyć niską energię. No i dużo firm przenosi się w tej chwili do Kazachstanu, gdzie są niższe koszta właśnie utrzymania całych koparek, więc różne biznesy dają różne właśnie rzeczy teraz. Państwa scentralizowane, tak jak Polska, mają to wszystko w dupie, nie myślą o tym. No i tym samym nie ma tutaj za bardzo co do gadania, więc nie jesteśmy prorozwojowi. Coinbase zamierza wychodzić na giełdę i prawdopodobnie to będzie katalizator tego głównego bullrunu, gdyż wtedy Wall Street i wszyscy inni się ruszą, bo jeżeli Coinbase będzie jednym z nich, to inwestowanie na Coinbase, ich wallety i wszystko i dojście do tych bramek będzie po prostu, nie wiem, jak wybuch Jellystone, czyli Yellowstone, tego wulkanu w parku, tak? Kraken Lab znalazł jakby taką lukę w Ledgerze, ale spokojnie, to jeszcze tylko jest po prostu ich supply chain, czyli po prostu namierzyli, zrobili mapę procesu i namierzyli, że na jednym z tych kroków można wstrzyknąć malware i wtedy ten malware trafia już do Was, niby Ledger jest oryginalny i wszystko, no i tak to właśnie wygląda. I tam właśnie na tym filmiku, jak pokazywali, to zaraz przed zatwierdzeniem transakcji ekran znika w Ledgerze, natomiast na ekranie pojawia się wciśnij przycisk, chociaż nie widzisz, co jest tu napisane. I wtedy ten ekran to jest tylko taki zwód, bo już adres jest już gdzie indziej i gdzie indziej pokazuje i Twoja kasa leci gdzie indziej, więc nie należy naciskać przycisku, jeżeli Ledger jest wyłączony, nagle się wyłączył. Nie należy nic zatwierdzać wtedy. I tu jest właśnie taki, zobaczcie, niektóre adresy mogą być zblokowane, jeśli chodzi o te stablecoiny. I tu już jest któryś tam adres z kolei, który został zablokowany. I to pokazuje na przykład, że stablecoin USDC, tak jak i Tether, też mogą blokować poszczególne adresy, czyli tym samym nie jest to zdecentralizowane. Te DeFi nie jest dokładnie takie. I tak jak wiele osób potwierdzało, co z banksterką, co oni będą tutaj robić, no to takie moje wrażenie jest takie, że to jest model hybrydowy w tej chwili. Musimy przejść przez centralizację, zdecentralizację, ale na przykład takie projekty jak Synthetix już dają możliwość i tradowania, wymiany stable i transferu stable bez jakiejś po prostu firmy, która ma te monety, rozumiecie? Więc tak jak jest na przykład w Ethereum, że mamy MakerDAO i on tworzy DAI coin, czyli po prostu zamknięte Ethereum właśnie tutaj w Makerze daje właśnie DAI, czyli ten stablecoin, który można po prostu coś z nim zrobić, czyli dajemy zabezpieczenie naszego Ethereum i pożyczamy po prostu na przykład tutaj te DAI. No i
wtedy coś możemy z tym zrobić, więc nie jest to takie, powiedzmy, stabilne, bo okazuje się, że te adresy mogą być blokowane, więc jeżeli komuś coś nie będzie pasowało, no to mogą być zablokowane, ale już w tej chwili dużo się mówi o tak zwanym traveling ban, czyli pieniądze, które idą z banku do banku, muszą mieć pewne jakby, nie wiem, traceability, namierzalność, więc jeżeli giełdy mają to samo, bo giełdy będą musiały pod to robić te rzeczy, żeby pokazywać, gdzie użytkownik co przelał i w ogóle, no to wtedy właśnie ten traveling ban będzie wymusi cenę dwóch bitcoinów prawdopodobnie, czyli bitcoin, który ktoś używał na przykład poprzez Monero, ok? Monero i potem tutaj był miszmasz i wyszedł drugi bitcoin, ten, który nie ma tej namierzalności i bitcoin normalny, który chodził wszędzie. Także no zobaczymy. Ja myślę, że będzie to model hybrydowy. Tutaj już wszyscy ludzie, którzy stawiają krzyżyki, pamiętajcie, że my jesteśmy tutaj, żeby zarobić, bo cały DeFi będzie pożywką właśnie dla Wall Street i dla banków i oni będą musieli włożyć to w duży kapitał, a że my jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, a duży whale przyjdzie i właduje w to miejsce, to wszystko urośnie tak. A my będziemy już na tej drodze, na te 100x. Ludzie przeciętni dopiero władują się w tym miejscu. Pamiętajcie, więc niech Wam to nie przeszkadza. Sami pojedyncze guziki, takie jak my, nic nie zatrzymamy. No i mamy, zobaczcie, taki dziwny post. Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek. No i zobaczcie, taki artykuł. Ciach. I nic. Czyli tak jak ja powiedział, no dzisiaj dużo coinów poszło do góry. Atom, RLC i coś tam jeszcze. I tyle. I bym wyłączył wiadomości. Takie, wiecie, dziwne. Warto też powiedzieć parę słów o Atomie i o kawie, ale to powiem za tydzień, pewnie jutro. Jest to bardzo dobra odpowiedź właśnie na DeFi i o to chodzi, że Atom ma bardzo duży potencjał. Jest tak jak Ethereum, powiedzmy, tylko że łączy, jest cross-chain, może łączyć różne blockchainy, a nie tylko rzecz w Ethereum. Na przykład kawa to jest DeFi dla właśnie Atom Environment, tak jak dla Ethereum, powiedzmy, jest MakerDAO, a na przykład mamy Band i on jest takim jak na przykład Link, Oracles, tylko też dla różnych tych. Jeżeli Atom wypali, to mówię Wam, że jesteście dopiero na początku tego, gdzie było Ethereum i później Ethereum z paru dolarów poszło na 200, 300, 400 tysiąc. Więc miejcie to na uwadze. Dobra, na razie, trzymajcie się, ja spadam za jakieś 20 minut w gości gdzieś. Cześć.